A w przerwie między żniwami czas oczywiście na wapnowanie. Jesteśmy na kawałku po grochu, 3,5 hektara. I tutaj miałem wapnować później, jesienią, razem z kukurydzą i w ogóle. Ale mam już wyniki badań gleby drugich, które robiliśmy gdzieś tam około siewu kukurydzy. No i tutaj o dziwo wyszło, że bardzo mamy niskie pH, bo jest tutaj 5,1, 5,2. Więc chcemy tutaj po prostu wcześniej zareagować i dajemy sporą dawkę. Około 2,5 tony, no coś takiego, 2,5 tony wapna na hektar. Pierwszy to jest mój dzisiaj kursik. Mieliśmy jeszcze na placu tam trochę tego wapna, nie zamawialiśmy na razie. I to co mamy po prostu teraz wywieziemy. No. Rozrzuca ładnie. Tak jak patrzyłem, no to gdzieś na te 16 metrów rozrzuca. Także fajnie. No i co? No i będziemy, słuchajcie, robić tą robotę. No mamy gdzieś, nie wiem ile tam może być tego wapna na gospodarstwie z 30 parę ton. Pewnie będzie. I to póki co chcemy teraz latem wywieźć, potalerzować oczywiście i... A resztę hektarów oczywiście jesienią to będzie trzeba z parę samochodów, dobrych parę samochodów zamówić, ale no ta taktyka już będzie inna teraz. Teraz będziemy wysypywać to na pole i stamtąd będziemy rozwozić rozsiewaczem. Wygodnie może trochę będzie i też nie będziemy zajmować miejsca gdzieś tam na placu, na gospodarstwie. No mimo, że to gdzieś tam tak z tyłu leżało te wapno, ale po co to gromadzić, jak można bezpośrednio na pole gdzieś tam wozić, tak? 9 na godzinę. Fajne, suche wapno. Mimo, że tam gdzieś dużo, sporo czasu leżało tylko pod plandeką. No i fajnie to się rozsiewa. A dlaczego taka zmiana strategii? No wcześniej, tak jak mówiłem, te wapno zawsze gdzieś tam z tyłu gospodarstwa wysypywaliśmy. Później to rozwoziliśmy po polach. Ale co? Ale... No, trzeba robić trochę kilometrów wtedy. I wtedy też tylko i wyłącznie wapno możemy wozić unią, rozrzutniko rozsiewaczem. Dlatego, że w rozsiewaczu zwykłym, tym też unii, tym RCW, jeżeli dalej gdzieś pojedziemy z wapnem, no w tych wybojach ona po prostu tak się nam zbije, że później ona nie chce lecieć. I jest potrzebna druga osoba na rozsiewaczu, która gdzieś tam z podelkiem będzie to rozbijać. Dlatego gdzieś już na jesieni trzy albo dwa samochody wysypaliśmy na polu. Też tym wywoziliśmy wtedy wapno, bo mieliśmy i na placu, na gospodarstwie i tam. No i tak w sumie wygodnie było. Więc znowu wracamy do tego, że będziemy po prostu te wapno od razu gdzieś tam wysypywać z samochodów na pole. Przyklejmy jakąś folią, czy też może nagle od razu będziemy zaraz rozwodzić, zależy jak tam wiadomo, będziemy z pracami się uwijać. Bo po prostu tak będzie łatwiej i wtedy będzie można też rozsiewaczem unii to zrobić. Co będzie trochę też dokładniej zrobione i może szybciej nawet, więc... Tym bardziej, że gdzieś tam, no, co to za problem jest dojechać ładowarką, nawet raz tam 14 km, mimo że szybko nie pojedzie ta ładowarka, no ale raz się przejechać tam i z powrotem dnia, jednego dnia i na przykład 70 ton wapna rozsiać, no to nie ma żadnego problemu. A jeszcze jakby była nowsza ładowarka z szybszą skrzynią, no to już całkiem. Więc dlatego też postanowiliśmy, że tak będziemy teraz robić. No nie ukrywam, że może gdzieś tam jeszcze coś na gospodarstwo będzie przyjeżdżało na ten plac z tyłu, no bo dookoła gospodarstwa też pola mamy, ale to raczej pewnie śladowe ilości. No
I tak właśnie, korzystamy właśnie z takiej przerwy między koszeniem zboża, bo u nas oczywiście już dożynki. U nas dożynki można było w weekend poświętować te dożynki. Dzisiaj poniedziałek, no i co? I dzisiaj rano padał deszcz. Tak jak mówiłem nieraz chyba już na vlogach, że tak to jest, że czekaliśmy na ten zbiór, to nie padało, było sucho, susza. A jak przyszło to do czego, to teraz będzie co drugi dzień padać. Na szczęście no, dobra decyzja chyba była z tym, że wykosiliśmy to, mimo że tam miało 16-17% wilgotności ta pszenica. Była to dobra raczej decyzja. No bo teraz widziałem wczoraj, w niedzielę, wieczorem jeszcze ludzie wyjechali, rolnicy kosić. Ale to ile nakosili wieczorem tylko, bo bodajże z sobotę, niedzielę też padało. Z niedzieli na poniedziałek też padało. I to dziś o 5 rano taki deszczyk walnął dosyć fajny, od 4 do 5 litrów. Więc może wieczorem też dzisiaj rolnicy wyjadą, no ale ile tego nakoszą? I takie to będą właśnie łapane, szarpane te żniwa. No a my mamy spokój. Więc no, dla nas teraz niech ten deszcz już pada. Pada i jeszcze raz pada, bo on jest potrzebny. Wiadomo, z perspektywy rolników, którzy jeszcze nie wykosili, to niezbyt fajnie, że tak mówię, no ale u nas, patrząc od strony takiej, że główną uprawą jest kukurydza i jej jest 180 ponad hektarów cały czas na polu i ona potrzebuje wody, no to dla nas po prostu od deszczu mocno zależy. Mamy teraz ostatni rozsiewacz, rozrzutnik. Ogólnie było gdzieś tego wapna 35 ton, czyli gdzieś tam w miarę strzelałem dobrze. I starczyło akurat na 23 hektary. No zaraz zobaczymy jeszcze, czy starczy, no bo nie wiem, czy tutaj ten kawałek do końca uda mi się nawieść. Jeżeli nie, to nie ma tutaj żadnego problemu. Tutaj dawka wapna nie jest duża, no bo skoro 35 ton wapna starcza na 20 parę hektarów, to znaczy, że dawki nie są za duże. Ale już tłumaczę. Na tym pierwszym kawałku, co byliśmy, no to tam trzeba było sporo DPH podkręcić, więc tam poszło 2,5 tony w sumie chyba. 2,4 tony. A tutaj ta dawka jest mniejsza. Tutaj jest to około 1,5 tony, a nawet do tony. Schodzimy tutaj akurat już. Ze względu też, żeby starczyło, ale tutaj pH oscyluje w granicach takich 5,5 do 6, więc nie jest źle. Dużo tutaj działać nie musimy. Natomiast na tym kawałku, co przed chwilą tak prosto był, krótszym, tam jest pH powyżej 6, tam więc wapna nie dajemy. W ogóle, no chyba, że mi starczy, to gdzieś tam postaram się tak tyle, co po wierzchu rzucić. Nie wiem, może pół tony, 400 kg. Zobaczymy. No, mamy godzinę chyba 15:15. Nawet nie chyba, tylko na pewno. I jeszcze dzisiaj prawdopodobnie pojedziemy kosić. Wujek ma tam trochę żyta i trochę mieszanki, więc musimy to skosić i większość zabrać dla siebie. Więc szybka to robota będzie. Przewiało dzisiaj te słoneczko trochę wysuszyło, wiaterek przewiał, więc pewnie będzie się nadawało to do koszenia wieczorem. Więc ja wracam, odczepiam Unię, Apollo i przyczepię się z powrotem do pronarki. No i zaczęliśmy. Tutaj dużo nie mamy, niecałe chyba 3 hektary. Więc powinno szybko pójść. No, ale słuchajcie, taka sprawa wyszła, że powiedzcie mi, czy ktoś z was wie, co to jest za dźwięki, co ono oznacza?
No. Zaraz już wam powiem, pomyślcie, co to może oznaczać. Słuchajcie, to oznacza, że mamy w planach wydatek rzędu gdzieś około 30 tysięcy złotych. Nowe opony na tyle. No niestety, zaraz wyjdę i wam pokażę. Czekajcie tylko, żeby było widać, w którym miejscu to się stało, bo to się po prostu nam opona rozwarstwiła. No nie wiem, może teraz będzie widać. Dobra, przesadziłem jednak. Dobra. Będzie to widać, czy tu nie będzie tego widać? To chyba z tamtej strony zostało, no dobra. Trudno. Gdzieś o tutaj, w tym miejscu, w tych okolicach, tylko wiadomo, tam z drugiej strony się ona po prostu nam zaczęła rozwarstwiać. I dzisiaj zauważyłem to po przyjeździe z pola z wapnem, jak wróciłem od waptowania. No i co? Trzeba szukać oponek. No tak jak na przodzie nowe mamy BKT, no tak samo na tył założymy BKT. Pewnie jedna około 15 tysięcy netto się uda ogarnąć, zobaczymy. No i ktoś mi to powie, jak zmienialiśmy przy 900 koła, to były takie komentarze, że o, Alianse, czemu nie Teleborgi, dużo lepsze są. No i proszę bardzo, tutaj są Teleborgi z roku 2016. Ciągnik ma przyjechane niecałe 5 tysięcy motogodzin. I opona po prostu ze swojej starości już się rozwarstwia, więc nie uważam, że warto jest, żeby było warto przypłacać za markę opony. Takie Alianse, czy no my zmienimy teraz na BKT, no bo tu już przód mamy BKT, no także nie będziemy mieszać, jakieś mieszanki robić. Więc BKT czy Alianse, to będzie to samo, słuchajcie, a jak chociaż się przybije, bo też są takie sytuacje. Gdzieś najedziemy, na coś się przebije, to będziemy bardziej płakać chyba za Teleborgami, które kosztują pewnie za sztukę z 25 do 30, może i lepiej, 30 tysięcy netto za sztukę, niż za Aliansami na przykład, czy BKT, które gdzieś tam od 10 pewnie do 15 można się zmieścić netto. Całe szczęście, że ten ciągnik ma te pompowanie, że Vario Grip ma, bo powietrze ucieka, ja mogę sobie w międzyczasie je dopompowywać, więc tutaj dużo nie będzie, nawet połowy przyczepy pewnie nie będę miał. Więc to bez problemu sobie dowiozę, no ale dzisiaj jak zejdziemy na gospodarstwo, to przecież coś będzie trzeba podłożyć, żeby jak powietrze w nocy zejdzie, to żeby się nie oparł na feldze, tylko gdzieś tam na tyle, na ramię. No i co, jutro zamawiać opony. No i co? Ucieka. Ucieka, o, gdzieś chyba tutaj. No niestety. Wstawiłem zestaw, a to jeszcze kosi i kończy kosić. I przyjedzie to tutaj, wysypie to, co będzie miało jeszcze w zbiorniku. A ja lecę już na Fajrant. No co? Co tu dużo mówić? 500 plus mi tego nie pokryje, niestety. Niestety nie.